Spotykamy się dzisiaj tutaj na gali wolontariatu. Jest to dla Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci pierwsza taka gala, która mam nadzieję, że będzie kontynuowana w następnych latach. Też będzie się w jakiś sposób rozszerzać, gdyż wolontariat to jest naprawdę bardzo ważna sfera do działania nie tylko w hospicjum, ale w wielu dziedzinach naszego życia. Na samym początku nie chcę pojedynczo Was witać, dlatego jeszcze raz witam Was serdecznie wszystkich. Liczę na to, że oklaskami przywitamy jeden drugi. Chciałbym zaprosić na scenę jedną z naszych wolontariuszek. Antoninę Kinter, zapraszam. Fajny, nam zaśpiewał. Także Antosia w piosence z filmu, to było specjalnie, Miasta Anioł. Spend all your time waiting for that second chance, for a break that would make it open. There's always one reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, beautiful release. Sadness that brings me to my
dostała bardzo dużego stresa, więc może jeszcze raz. Pana doktora prosiłem przede wszystkim, żebyśmy wręczyli nagrody. Podziękowania dla Was za Waszą wykonaną pracę. I pierwszą rzeczą, jaką Pana doktora poproszę teraz ze mną, żeby podnieść ten kop. Przygotowaliśmy się. A pan doktor od pierwszych nagród nazwałem je Super Wolontariusz 2015. Tym tak naprawdę nasz poziom medyczny poprzez ilość też pieniędzy cały czas wzrasta. Bardzo dziękuję, ale niczym cokolwiek powiem, chciałbym poprosić tutaj do siebie mojego kolegę, przyjaciela Marka Furgowa, który jednocześnie jest prezesem klubu sportowego, naszego klubu sportowego w Helu, który bardzo pomaga mi w moich przedsięwzięciach sportowych. Razem wspólnie w imieniu miasta, także i klubu sportowego chcielibyśmy po roku na Twoje ręce Pana doktora wręczyć takie podziękowanie, które można by było podsumować takim cytatem. Za dobre serce, które pochyla się nad innymi, którzy potrzebują pomocy. Moi drodzy, dziękuję Wam za to, że czynicie tyle dobrego w naszej dzielnicy. Ostatnia nagroda. Chciałem wyróżnić osobę, która w ciągu tego roku, znaczy nie powiem, że zrobiła najwięcej, ale otworzyła nam oczy na to, jak powinien wyglądać wolontariusz, na nim w jaki sposób się uczyliśmy. Emocje zostają. Jest to największa nagroda, stojąca tutaj. Powiem, że jest ciężka. Zastanawiam, co żona powie na to, kiedy to przyniesie do domu. Zapraszam. Człowiek człowiekowi człowiekiem. Nagroda 2015 roku. Piotr Rosół.
dziękuję za wyróżnienie, za oklaski, za docenienie. Nie wiem, czy zasłużyłem, ale motywacja wzrasta. Bardzo dziękuję. Żony znam osobiście, pan jest dobra, porządna kobieta, to mi się opowie obecnie w domu też. Ja chciałbym powiedzieć, że jakby nasze hospicjum i fundacja daje taką dużą możliwość dla wszystkich, żeby być wolontariuszami. To, co jest fajne w tym wszystkim, to to, że nie tylko trzeba być wolontariuszem medycznym, który bezpośrednio pomaga przy dziecku, tak jak Piotr, ale można pomagać jako właśnie nakręcając jakiś film o nas, organizując imprezę sportową, roznosząc ulotki, wykonując najprostsze czynności, czy też nawet przekazując informacje o nas dalej w świat. Także wszystkim bardzo serdecznie dziękuję i jakby nasze rozwiązanie nie mogło być bez jakichkolwiek tych elementów. To wszystko jest jedna całość i tak już będzie. Natomiast myślę też, że zabrakło jednego złotego mikrofonu dla Pawła. Dlatego, że naprawdę w ciągu tego roku poczynił taki postęp medialny, że dzwonili do mnie już dla wspólnych. Tak naprawdę, gdyby nie inicjatywa pana doktora, hospicjum by nie było. To też wielkie oklaski. Chciałbym, żebyśmy oklaskami podziękowali. Ja wiem, że to jest gala wolontariatu, ale pracownikom, którzy wielokrotnie poza swoją pracą, którą wykonują, udzielają się w wolontariacie. Nie chcą za to żadnych funduszy, tak jak na przykład dzisiaj. Nikt z nich nie dostaje za to pieniędzy, a przyszli też chcą pomagać. Także wielkie, ogromne brawa dla wszystkich pracowników Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci. I na nich, niech zobaczmy. Bardzo proszę. Oj, Kasiu, no. Tutaj osób z grupy wolontariatu. Wielkie brawa.
zabić. Jest z nami. Dokładnie, także serdecznie jeszcze raz dziękuję. Na zewnątrz poproszę o to, żeby każdy coś zjadł, bo jak nie, to będę musiał to zwracać z powrotem. A ty bym nie chciał. Jeszcze bym nie chciał, bo widzicie, jak wyglądam. 2 lata pracy w hospicjum. O, taki bębolek się pojawił. Także ja serdecznie raz dziękuję i mam nadzieję do zobaczenia przy akcji.